teraz jest troszkę mniej pochmurno. Ja jestem Chlebek, jeśli jeszcze nie wiecie. I dzisiaj będziemy robić Q&A. Pod ostatnim filmikiem zapytałam was, czy macie do mnie jakieś pytania. I okazało się, że macie. Więc podrukowałam je sobie. No nie wszystkie, bo niektóre się powtarzały, ale dużo mnie jakoś wydrukowałam na kartkach. Podcięłam to i teraz składam każde pytanie i wrzucam do miseczki, z której zaraz będziemy losować pytania i na nie odpowiadać. Zobaczymy, czy starczy nam czasu, aby odpowiedzieć na wszystkie. Nie chciałabym, żeby ten film trwał do jutra. Zobaczymy, na ile odpowiemy. Miejmy nadzieję, że na większość. Dobra. Wszystkie pytania są już w mojej pięknej miseczce ze zwierzątkami. Więc możemy zająć się losowaniem. Z zamkniętymi oczami, że nie poszukuję. Jeden od Kirasek. Pięknik. O, jest tutaj kilka pytań. A, to kolega od Diablo. Kiedy Diablo, Chlebek? No, pograłabym, ale muszę najpierw przejść do Tomb Raidera, a potem chciałam jeszcze Gothica, a jeszcze kupiłam Dark Souls, ale myślałam, żeby zagrać w Diablo, jak wyjdzie Resurrect, czyli we wrześniu, i żeby pyknąć tego Resurrecta od razu, ale zobaczymy. Nie wiem. Teraz nie wiem nic. Pytanie drugie. Jakie mam pasje poza ASMR i grami? Spanie i jedzenie. A tak poza tym zajmuję się grafiką, więc myślę, że to czy uprawiam jakiś sport? Nie. Po prostu powiem, że nie. Mam dwie lewe ręce i dwie lewe nogi. Ledwo co łapę piłkę, jak ktoś rzuca, a w sumie właściwie to nie łapę. Czym zajmuję się na co dzień? Na co dzień zajmuję się domem, ale też grafiką. A czy w wolnym czasie lubię wyjść ze znajomymi na miasto, czy posiedzieć w ciszy? Pozdrawiam. Również cię pozdrawiam. Kirasie, Kirasku. Ogólnie to nie posiadam znajomych, w sensie takich na żywo. Wszystkich znajomych, których mam, to są znajomi, z którymi gram i niestety mieszkamy od siebie za daleko i widujemy się raz na rok, a teraz to nawet raz na 2 lata w ramach sytuacji w kraju. Także nie wychodzę z domu praktycznie w ogóle. Jestem tak zwanym piwniczakiem. Siedzę w swojej piwnicy. Pytanie numer 2. Drukowałam sobie je z bardzo małą czcionką, więc istnieje też szansa, że nie odczytam ich, ale trzymajcie kciuki. Dobrze, mam tutaj pytanie od Asi S. Witaj Asiu, miło poznać. Skąd pomysł na nazwę kanału? Jest dość nietypowa. No tak, mój kanał, jak zresztą pewnie wiecie, nazywa się Fogo Chlebek. I historia z tym jest taka, że po prostu uwielbiam foki. Uważam, że są to fantastyczne zwierzęta, które są bardzo mądre i możemy się od nich wiele nauczyć. I tak samo jest też z chlebem. Chleb, zobaczcie, jest taki uniwersalny. Do wszystkiego można go użyć. Może być na śniadanie, obiad, kolację. Chleb można jeść ze wszystkim. Więc pomyślałam, że tak samo jak foki jest uniwersalny. No i jak połączyłam te dwie rzeczy, to wyszedł mi Fogo Chlebek. Mam nadzieję, że ta odpowiedź cię satysfakcjonuje. A pytanie drugie. Jaki cel przyświeca bardziej twoim filmom? Mają przygotowywać do snu, czy relaksować w ciągu dnia? I powiem szczerze, to jest bardzo dobre pytanie, na które sama nie znam odpowiedzi. Bo moim celem, jak zakładałam kanał, było robienie filmów, które będą usypiać. Chciałam robić takie powolne hand movement,
relaksują was trochę i poprawiają wam humor. Taki jest mój cel, okochlebkowy cel. Pytanie jeszcze jedno, to widzę, jest w wielu językach mówisz i czy jest jeszcze szansa na film po angielsku? Skąd zmiana języka na kanale na polski? I to jest druga sprawa. Chciałam zrobić filmy po angielsku, ponieważ ja ogólnie pracuję po angielsku i piszę całkiem płynnie po angielsku, nie mam z tym problemów, ale mam problem z mówieniem, ponieważ no, nie muszę na co dzień mówić po angielsku, wręcz w ogóle, bo wszystko załatwiam mailami i brakuje mi tego mówienia i pomyślałam sobie, że zrobię właśnie taki ASMR-owy kanał, na którym będę mówić po angielsku i będę ćwiczyć sobie tą wymowę, żeby znowu wrócić do takiego płynnego mówienia po angielsku, bo mieszkałam kiedyś parę lat w Anglii i już całkiem dobrze mi ten angielski szedł, a teraz tak idzie mi słabo. Ale powiem wam, że te pierwsze filmy nagrałam po angielsku i to no jakoś powiedzmy je nagrywałam, ale jak nagrałam ten pierwszy film po polsku, to nagle okazało się, że to po polsku sprawiają mi o wiele większą przyjemność. Po prostu pomyślałam, że skoro jest na to zainteresowanie, chcecie to oglądać, a mnie się dobrze takie filmy kręci, to czemu nie? I tak właśnie zaczęłam nagrywać po polsku i no, nie mogę powiedzieć, czy będą jeszcze filmy po angielsku, czy w jakimś innym języku, chociaż znam tylko właśnie polski i angielski, plus jakieś tam pojedyncze słowa w innych językach. Bo nie wiem, co na tym kanale się będzie pojawiać. Nie mam pojęcia, naprawdę. To wszystko zależy od tego, na co mam akurat wanę twórczą i co nagram. Więc ja też miałam to nagrywać, a proszę. Odpowiadam na wasze pytanie. Pytanie numer 3. Od Oliwia Cita jest pytanie edytowane, także ewidentnie tu było coś dodawane. Jak ma pani na imię? To jest tak w ogóle. Chciałam powiedzieć, Oliwio, jeżeli to oglądasz, to jest przeurocze pytanie. Nie musicie pisać do mnie pani, ani mówić do mnie pani. Aż taka stara nie jestem. Możecie mówić do mnie chlebku, ale to było tak uprzejme pytanie zadałaś, że po prostu ja się bardzo wzruszyłam i koniecznie na twoje musiałam ci się odpowiedzieć. Więc tak, na imię mam Kasia, aczkolwiek rzadko używam swojego imienia, tylko w pracy praktycznie, a i tak często ludzie zwracają się do mnie Kate, bo właśnie pracuję po angielsku, a w Polsce raczej ludzie mówią do mnie po niku, bo właśnie znajomych mam z gier, więc mówią do mnie po nikach z danych gier, w których gram. Pytanie następne. Jak rodzina i przyjaciele zareagowali na wiadomość o nagrywaniu filmików ASMR? Powiem wam, że ogólnie za każdym razem, jak mówię komuś, że no tam YouTube sobie założyłem i filmiki nagrywam ASMR, to patrzą na mnie, jakbym co najmniej to były jakieś treści dla dorosłych, gdzie wiecie, napierdzielamy się biczami albo coś. I muszę wszystkim tłumaczyć, że to wcale tak nie jest. Jest to w porządku. To jest taki relaksujący content. I poza tym, że jakieś takie śmiechy mamy właśnie z tym związane, to nikt nic nie ma. Zresztą ja jestem osobą dorosłą. Swoje lata już mam. I raczej nikt nie może mi narzucić swojego zdania. Tak. A jeszcze było, jacy są ulubieni twórcy mojej ASMR. Ja nie wiem, czy ja o tym już wspominałam kiedyś, ale ja nie oglądam w ogóle ASMR-ów po polsku, bo po prostu na mnie nie działają takie filmy. Preferuję w języku angielskim bądź języku, którego nie znam. I moimi ulubionymi kanałami to będzie ASMR Glow, chyba się nazywa po angielsku dziewczyna o imieniu Glow, i Ekwator Live. Jest to ekwatorski kanał ASMR, na którym ekwatorskie panie wypędzają demony z ludzi, używając bukietów trawy i habali. Polecam. To są moje ulubione kanały ASMR obecnie, ale oglądam też sporo innych. Jak mi coś wyskoczy w ASMR-ach na główne YouTube'a, to zwykle klikam. Więc oglądam często parę filmików po prostu z danego kanału.
ASMR i ulubione
Ponieważ jest to ostatnie pytanie, to zanim to zadałbym, chciałam jeszcze tylko podziękować Wam za
wszystkie pytania, które zadawaliście. Jest mi bardzo miło, że byliście zainteresowani tym, co mam do powiedzenia. I mam nadzieję, że moje odpowiedzi usatysfakcjonowały was chociaż trochę. A jeżeli nie odpowiedziałam na jakieś z pytań i macie jeszcze jakieś pytania, możecie śmiało zostawiać je w komentarzach. I myślę, że jak tu się kiedyś uzbiera jakaś liczba pytań, w sensie będzie ich trochę, to zrobię po prostu drugą część Q&A, ale to pewnie tak, nie wiem, za 2 miesiące, czy coś w ten deseń. No, zobaczymy, jeżeli tu się jakieś pytania zbiorą. Jak nie, to nie. Myślę, że następny filmik to wracamy do klasyki, będziemy grali w grę. Ale nie spoilerujmy i wróćmy do pytania Lucky Luke'a. Czy wiem, że wszelaki luk czekał na tą odpowiedź od bardzo dawna i że pod każdym filmikiem mnie o to pytał, więc no mam nadzieję, że w końcu będziesz usatysfakcjonowany, więc tak,